Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest pan profesor Radosław Zenderowski. Zgadza się? Tak, dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy Cieszyn cieszy? Zapytam tak prowokacyjnie pana. Czy pana Cieszyn cieszy? Zasadniczo cieszy, tak? No to jest miasto, w którym się dobrze żyje. Natomiast no, dostrzegam też szereg takich rzeczy, które nie cieszą, tak? I myślę, że jest jedno i drugie w Cieszynie. Ja w ostatnim czasie zacząłem więcej uwagi zwracać na to, co nie cieszy, ale nie dlatego, żeby to jakoś kontestować czy wyśmiewać, jak niektórym się może wydawać, ale żeby może przekuwać pewne balony, które warto przekuć. Tak, co warto przekuć? Jaki balon warto byłoby przekuć tak na dobry początek? No myślę, że takim największym balonem, ale to myślę, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jest taka miejscowa megalomania pomieszana z takim, nazwijmy to, bardzo agresywnym nacjonalizmem lokalnym. Myśli to pan jest temat, profesor o księstwie cieszyńskim? No między innymi, ale to występuje pod różnego rodzaju innymi postaciami, tak? Znaczy, to jest takie przekonanie, że jesteśmy faktycznie gdzieś tam w środku Europy jakimś pępkiem, że ten Cieszyń jest oddalony w tej samej odległości od najważniejszych miast, czyli de facto on jest najważniejszy z nich wszystkich. Takie miasta jak Praga, Budapeszt czy Warszawa są pewne satelity Cieszyna, że tak powiem. No i też takie przekonanie, że wszystko co najlepsze jest tutaj, zogniskowało się jakimś cudem właśnie w Europie Środkowej, a zwłaszcza w Cieszynie. A pan profesor raczej sytuowałby koło Puńcowa i Pogwizdowa ten Cieszyn, tak? Niż pomiędzy Warszawą a Wiedniem a Budapesztem, tak? No trochę tak, dlatego że no Cieszyn jest taki momentami trochę ludyczny w zależności od pory dnia, bo to co zawsze mnie w Cieszynie fascynowało, to jego oblicze zmieniające się w ciągu dnia. Cieszyn staje się taki bardzo ludyczny, taki troszkę wiejski, powiedziałbym do godzin wczesno popołudniowych, potem robi się taki senny, bardziej miejski. No to jest fajne akurat, tak? Tylko to nie wszędzie tak jest, tak? Znaczy pod tym względem w Cieszynie jest właśnie wyjątkowy. Ten napływ młodzieży, prawda, z rana i odpływ tej młodzieży po szkole, tak? To jest bardzo fajne, ciekawe zjawisko. A ludyczne święto Trzech Braci panu przeszkadza? Szczerze mówiąc tak, znaczy ja staram się wtedy nie być w Cieszynie, dlatego że no, ja nie widzę w tym większej wartości, mówiąc krótko, to znaczy najeść się, napić i zanieczyszczyć miasto, no, to jest cała filozofia tego święta, ja tak to widzę w każdym razie, ja wiem, że część osób się pewnie dobrze bawi, no, fajnie, że się dobrze bawią, ale to nie jest jakby dla mnie. Rozumiem. A co oznacza, ja tutaj sobie pozwoliłem to zapisać, bo boję się, że przekręcę, półzamknięty zakład psychiatryczny. Ja wiem, że to jest styl felietonu i tutaj, ale tak pan określił Cieszyn, panie profesorze. A z którego, uwaga, z tego zakładu psychiatrycznego dawno uciekł personel medyczny. Ja no, naprawdę mieszkamy w jakimś półzamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Oczywiście forma żartu, ale... Pewna figura literacka, tak to należy odczytywać, natomiast ja pisząc to, że to jest poniekąd taki zakład półotwarty psychiatryczny, miałem na uwadze takie lokalne koterie, które trwają tu od lat, jak może od wieków nawet, nie wiem, ale takie wzajemne też niechęci, które są kultywowane, są przedmiotem dumy, prawda, że tutaj, prawda, my znani jesteśmy stąd, że nie lubimy tamtych, prawda, i to, co jakby szczególnie zwraca moją uwagę, to niesamowity poziom agresji na różnego rodzaju forach, mediach społecznościowych cieszyńskich. Owszem, znaczy to też jest gdzie indziej, ale myślę, że nie na taką skalę. Znaczy w takim małym mieście, gdzie ludzie na co dzień się spotykają, patrzą sobie w twarz, a potem stają się anonimowi i piszą straszne rzeczy na forach, no to powiem szczerze, jest dla mnie nie do zaakceptowania. Tak, szczególnie nawet jeżeli ktoś powie, że ktoś jest Stella, a ktoś kogoś poprawia i mówi, mówimy tu Stella. To jest na przykład przerażające, że my tak często po prostu, no tu mieszkający ludzie tak się, o takie rzeczy w sumie bardzo błahe potrafimy pokłócić. Tak, no, ostatnio właśnie pod tym moim postem, który tam zamieściłem, tak, któryś z miłych panów podkreślił, że jego rodzina tu trwa już od 300 lat i ma to wszystko udokumentowane, ma w papierach, to jest w stanie pokazać. I to jest właśnie taki prawdziwy tu Stellant, ten przedstawiciel tego
tego, jak ja to nazywam, agresywną grupą etniczną. No i są werbusi, tylko że ja się zastanawiam, czy jestem werbusem, bo ścisła definicja werbusa polega na tym, że się przyjechało tutaj do pracy i się zasiedziało. No, tylko że ja... Pan profesor się urodził w Cieszynie, mieszkał tutaj. Ja się urodziłem w Cieszynie, ale pracuję cały czas w Warszawie, więc jakby zupełnie to, pod tą definicję nie podpadam. Nie zabieram nikomu tutaj pracy, miejsca pracy. Przeciwnie, pieniądze przewożę z Warszawy i wydaję je tutaj. Także myślę, że jestem lokalnym patriotą. To dobrze, to bardzo dobrze. I pracuje pan też czasami w Wiedniu, tak? Dobrze myślę? Dobrze tak. Mówię? Czasem jeżdżę na zajęcia do Wiednia. To jest taki ośrodek, który, znaczy filia jednej z uczelni prywatnych. 80 tysięcy Polaków jest w Wiedniu, więc to są zajęcia dla Polonii. A Cieszyn jest tym małym Wiedniem dalej? Ja nie lubię takich określeń. Mały Wiedeń, mały Paryż, Jerozolima Wschodu. Bo to ale my się tak lubujemy w tym przecież. Tak, lubimy się wartościować. Przede wszystkim, a nie jakoś pomniejszoną kopią jakiegoś innego miasta. I myślę, że to jest właśnie taki przejaw takich niezdrowych kompleksów, bo jak nie jesteśmy w stanie być sobą, no to wynajdujemy sobie takie, o, jesteśmy mniejszym Wiedniem, tak? To znaczy, no może mniejszym, znaczy trochę gorszym, ale cały czas dobrym jakościowo, prawda? Ale nie, Cieszyn jest po prostu Cieszynem, jest jakby specyficznym miastem położonym w takim, a nie innym miejscu, mającym taką, a nie inną, dość bogatą w sumie historię. Często żyjącym właśnie tą historią, przepraszam, że przerywam, ale pan napisał, że miasto tego, co już było i co, czego nie da się już powtórzyć w jednym z felietonów pana. Tak, prawda, to zanurzenie w takiej nostalgii historycznej nie jest niczym złym, pod warunkiem, że żyje się też teraźniejszością i przyszłością. A mam takie wrażenie, że jak się rozmawia z wieloma ludźmi, to oni żyją w zasadzie wyłącznie przeszłością i właśnie ta przeszłość jest tym nieustannym punktem odniesienia, że kiedyś to było lepiej, prawda, lepiej to było zorganizowane, a brakuje ich w teraźniejszości, tak? Jedynie w roli teraźniejszości obsadza się warszawskich aktorów występujących na deskach miejscowego teatru. To też cytat. To jest jedyna nasza teraźniejszość cieszyńska? Trochę tak, bo to jest też dość ciekawa sytuacja, że teatr w zasadzie nie posiadający własnej trupy aktorskiej, będący de facto jedynie budynkiem, służy za takie miejsce, w którym jakby no, podnajmuje się aktorów przywożonych z Warszawy, prawda? I oni są tym właśnie tą częścią tej teraźniejszości przywożoną tutaj, tak? Przyjeżdżającą tutaj. Tak, od ponad 40 lat teatr na pewno jest specyficzną formą trwania. Natomiast ja chcę się skupić jeszcze na tym, bo zaczęliśmy... Ale szkoda, przepraszam, że wejdę słowo. No, w Cieszynie jest uniwersytet, prawda, który ma takie, a nie inne artystyczne przecież wydziały. Ja nie widzę przeszkód, żeby taki teatr mógł funkcjonować, prawda? Znaczy jest to taki niewykorzystany potencjał. Tak, ja myślę, że koncepcja teatru na Międzynarodowe Święto Teatru będzie dobrą formułą. Zapytam jeszcze o pozytywy, bo zaczęliśmy od tych takich oparów nie do końca dobrych Cieszyna, a może skupimy się też trochę teraz w tej drugiej części rozmowy, co jest dobrego w tym mieście? Czy ono jest tylko owiane tą nostalgią, smutkiem i gdzieś tam tylko jakieś wyziewy depresyjne się nam tutaj pojawiają? Jak pan to postrzega? Ja powiem szczerze, że dla mnie tym, co jest takie szczególnie dla mnie dobre, jest taki urok architektoniczny tego miasta. No jest to jednak miasto, jedno z ładniejszych miast w Polsce i to chciałbym podkreślić. Jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, no to tak jak mówiłem, ja jestem bardzo jakby sceptyczny wobec nich. Chociaż co ciekawe, ja mam dość dobre doświadczenia ze szkół wyniesione i kiedy trenowałem pływanie przecież długie lata w Cieszynie i poznawałem wielu naprawdę wartościowych ludzi. W Cieszynie, i to myślę, ja nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, jest naprawdę bardzo wielu zdolnych, inteligentnych ludzi, wielu profesorów nawet. Myślę, że takie nasycenie profesorami jak na takie miasto ponad 30-tysięczne, to jest, sytuuje nas gdzieś tam w czołówce miast powiatowych w Polsce na przykład, prawda? Ale też to, co mi się bardzo podoba, to na przykład te kanapki cieszyńskie, tak? To jest coś takiego małego, prawda? Ale to cieszy. To, że na przykład Społem funkcjonuje. Społem, które padło w innych miejscach w Polsce, zostało wykupione. Ta spółdzielnia tutaj działa. I tutaj działa wiele takich, powiedziałbym, rzeczy, które nie działają gdzie indziej w Polsce.
I tyle, tyle tylko, że to jest taki potencjał cały czas niewykorzystany. Znaczy brakuje takiej złotej nici, która by to wszystko połączyła ze sobą, w jakąś nową całość. Może, może się uda. Pan pisał, panie profesorze, doktorat, tak? O Cieszynie? Tak, 20 lat temu pisałem doktorat na temat, to się fachowo nazywało, reintegracji miast podzielonych granicą państwową, na przykładzie Cieszyna i czeskiego Cieszyna. A habilitacja to już z innego tematu? Habilitacja to troszeczkę bardziej na wschód poświęcona tożsamości narodowej z Słowaków, ale analizowano przez pryzmat dyskursu politycznego na Słowacji po 1989 roku. To myślę, że będzie jeszcze kiedyś okazja wrócić do paru kwestii. Ja tylko jeszcze zapytam, panie profesorze, na zakończenie, jak ten nowy rok 2021, nowy od miesiąca, będzie się nam układał, że tak powiem. Bo też mnie zdziwiło, że pan profesor napisał, żeby nie życzyć sobie dobrego roku, bo on wcale taki nie będzie. No, na pewno nie będzie dobry, bo wystarczy śledzić określone zjawiska i widzieć pewne prawidłowości. No, ta pandemia będzie trwać cały czas, ale ona stała się bardzo dobrą okazją, niestety, to mówię jako politolog, do tego, żeby zawężać przestrzeń wolności, żeby jakby ograniczać wolności obywatelskie i w moim przekonaniu zakończymy ten rok o wiele ubożsi, tak? Będzie mniej wolności, więcej autorytaryzmu. No cóż, być może trzeba nauczyć się z tym żyć. A przyszłość Cieszyna? Przyszłość Cieszyna? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Chciałbym, żeby była lepsza. Chciałbym, żeby była lepsza, bo tak jak powiedziałem, w mieście jest bardzo wielu wartościowych, sensownych ludzi, którzy... Też mam takie wrażenie, że w Cieszyniakom brakuje odwagi. To znaczy nie mówi się pewnych rzeczy otwarcie, bo czegoś się obawia, prawda? A myślę, że pewne rzeczy należy nazywać po imieniu i jednocześnie nie robić jakiejś grandy awantury. No, po prostu dyskutujmy ze sobą, ale grajmy otwarte karty też. Dyskutujmy, szanujmy się, grajmy w otwarte karty. Dużo zdrowia panu profesorowi życzę i na przekór dobrego 2021 i 2022 i tak dalej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Radosław Zenderowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję panu bardzo.